ujęcie 99. Sorki za spóźnienie, ale właśnie wróciłem z Burger Kinga i zjadłem sobie tam cheeseburgera. Ale tak jak Burger King, KFC i McDonald's, to wszystko jest kultura masowa. I ten głupek, co tu siedział i śmiał przed chwilą, miał napisane Jack Daniels i to też jest kultura masowa. Ty, słyszałeś o takim czymś jak kultura masowa? No pewnie, że słyszałem. No wiesz co, ty słyszałeś o czymś? No wytłumacz mi, no co? A ty powiedz pierwszy. No to ja ci mogę powiedzieć, no ale ja ci powiem część. To jest, ja wiem, dobra. No właśnie jest ten typ kultury. Ale do kogo on jest adresowany? No jak to? Do masowego odbioru. Może mi pani powiedzieć, co to jest kultura masowa? No pracuję w kulturze. Nie wiem. Oj, ciężka sprawa u nas z kulturą na co dzień. Masowa kultura? Tak. To ludzka. Między ludźmi. Czym jest kultura masowa? No nie wiem. Nie wiem, co na to pytanie odpowiedzieć, proszę. Kultura masowa jest kulturą dla wszystkich ludzi. No. Dla mnie osobiście kulturą masową są restauracje typu McDonald's czy KFC, gdzie można dobrze zjeść. Ja to nie wiem, jak to określić panu, to jest kultura masowa. Nie mam czasu. A wie pan może, jakie mamy rodzaje kultury masowej? A poważnie mówisz? No teatry mamy, przecież występy różne. Ogólnodostępne jakieś programy, tak, typu talent show i tak dalej, McDonald's pewnie. Czym jest kultura masowa? Przepraszam panów bardzo. Czym jest kultura masowa? Nie wiem, o co panu chodzi. Przepraszam bardzo, kolego. Czym jest kultura masowa? Powiadaj! Nie. Zaraz powiadaj. Spotkania w teatrze, no, teatr, jakieś spotkania w galeriach. Daj ja na niego. No nie, ja chcę. Wygadany jesteś dzisiaj, no ale słuchamy dalej. A może znasz jakieś przykłady kultury masowej w Legnicy? Tą kulturą masową zajmują się teraz socjolodzy. A wiesz, że w tym momencie my... Proste, żółwik. Ty słyszałeś, że kultura masowa lansuje treści nastawione na prostą zabawę i rozrywkę? No pewnie, że tak. Przecież ile mam przykładów takiej kultury w telewizji, na przykład powiedzmy talk showy. Bardzo, bardzo dziękuję. Program Kuba Wojewódzki. How old are you, Susan? I am 47. I dreamed a dream in time gone by. O, no to masz parę talk showów, tak? No i co z tego? No ale przed tymi talk showami na przykład zaczęły się jakieś tam historyjki dla starych babci, jakieś duperele, seriale typu Moda na sukces, które już mają 500 miliardów odcinków i na żadnym się nie kończy, a... W te wszystkie Mody na sukces, w te wszystkie odcinki i w te różne seriale, takie pierdoły, to zostaliśmy wciągnięci wszyscy. My. No, a wiesz czemu tak jest? Ale wiesz co zostało? Nie ty, ja. Ty, ja, moja mama, twoja mama, babcia, prababcia, dziadek, pradziadek, wszyscy. No proste. A wiesz to jeszcze? Kto? Pączek. A wiesz czemu go tu nie ma? Przegląda dla ciebie ja. To dlatego, żeby zaistnieć w tym obecnym świecie, no i nie musisz nic tylko być jak pączek, musisz się wszędzie pokazywać. No proste. A znasz, Bartku, może jakieś przykłady kultury masowej? Słuchaj, powiem ci tak. No to są na pewno jakieś książki, tak? No jakie na przykład? No Harlekiny, rzecz jasna, no, kurde. Że wygrałeś talon. No ale no też, no myślę, że to może być na przykład jakieś tam tasiemcowe seriale. Czyli co? Telenowele meksykańskie. Dobra, wiesz, dobra. No, Cambio Dolor. Cambio Dolor. Przykładem tej kultury naszej masowej mogą być na przykład jednorazowe opakowania w bułkach w McDonaldzie. Czy już wiesz, co wybierzesz? No. Frytki? Owocogurt? Mleko? A może kurczaka McNuggets? Wybór jest tak dobry w Happy Meal. A w KFC? No to no wszystko, to masz KFC, Burger King, to jest wszystko jeden syf, no. Dobra. I powiesz tak, powiesz ja to w tych wszystkich KFC, McDonald's, Burger King, to byś wyglądał jak wiesz kto? Jak nasz kolega z klasy, taki zalizany na lewo. Opa, Gangnam Style! Albo ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem.
że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo... Czy jest coś komercyjnego w tej naszej kulturze masowej? No, aktualnie to chyba najbardziej komercyjną rzeczą, jaka jest, to są reklamy. No to... Gdzie nie włączysz telewizor, siadasz, tylko oglądasz sobie program? No, ale telewizor, pójdź sobie, wsiądź sobie na przykład do autobusu, kup sobie bilet, co będzie na odwrocie. Reklama wymiany opon do autobusu. Włączasz telewizor. Masz reklamy. No ja patrzę sobie, leci tu James Bond, a tu... Reklama. Zauważyłeś, co się teraz dzieje? Skończył ci się film na Polsacie, lecą reklamy, włączasz jedynkę, co jest? Reklama, włączasz dwójkę, co jest? Reklama, włączasz czwórkę, co jest? Reklama. Adin, złoty internet. Pokaż mi to jeszcze raz. Adin. Czy jest jakaś reklama, na przykład, która najbardziej zapadła ci w pamięci? Siedzę na koniu. A to znowu na swojego... Siedzę na koniu. No. A klaps? Dobra, poszła. Nie, mówię, ale chcę powiedzieć, ale jak wyglądają orzechy w czekoladzie Nussbeizer? Przez okienko. No dawaj ty. A jakbyśmy mali, no. Jakbyśmy tak mówić, takimi maluchami lataliśmy sobie po podwóreczku, nie? Na podwórku każdy chodził grać w nogę. Czy myślisz, że już wtedy dopadła nas kultura masowa? No pewnie, że tak. No to niby czym? No a włączałeś telewizor i co leciało? Pokémony! No, my Pokémony, tak? No, co jesteś Pokémon? Wróćmy jeszcze do Marilyn Monroe. Każda dziewczyna... utożsamiała się do niej. Tak, no chciała być blondynką, chciała być tak jak ona, wiesz. Jak kobiety interesowały się tą Marilyn Monroe. No to my interesowaliśmy. A wiesz co myśmy oglądali? Adasia. Słoneczny Patrol. Powiedz, czy ty wiesz, czym subkultura jest? Ty, no słyszałem coś o tym, ale czy tak dokładnie co to jest, to... Czy potrafią panowie wymienić rodzaje subkultur? Nie, my jesteśmy subkulturą, bo jesteśmy starzy, o! Proszę nas nie nakręcać. Nie mam pojęcia. Potrafisz nam może wymienić rodzaje subkultur? Subkultur? No to na przykład subkultury jakie punkowe. Dzień dobry panowie, chciałem się zapytać, czy mogą panowie nam wymienić przykłady subkultur? Jakieś rockowe, subkultura mi się kojarzy też z hip-hopem. Skinheadzi. Subkultura, proszę ja ciebie, to na przykład emo. Rastamani. Dresy, no mogą być dresiarze. No tak, palacze marihuany też się znajdą. No to jest taka kultura, która jest rozpowszechniana przez mass media, tak? Nie, bo bardzo ja się nie zajmuję. A tu w Legnicy u nas? No na przykład muzyka pop, którą nas ogłupiają bezustannie. Subkultura określa jakąś grupę społeczną i według danego na przykład kryterium. Jaka jest najbardziej znana subkultura w Legnicy? No to w Legnicy? No. No to no, kibice. Czy kibice są potrzebni? Jako subkultura, jako kultura masowa. Kibice są potrzebni, ponieważ piłkarze grają właśnie dla tych kibiców. Dzięki tym kibicom kluby się też utrzymują, ponieważ każdy kibic to też potencjalny klient dla klubu. Bez kibiców nie ma piłki nożnej, prawda? Piłkarze nie mieliby sensu wtedy grania w tą piłkę, bo też nie było na pensję dla nich, nie? Żają kibice wybranego klubu sportowego, gdzie jest bardzo silna ta grupa kibicowska. Oni utożsamiają się z tym klubem. I tutaj już nie mówimy o kibicach, a o kibolach. Po prostu takich, którzy jadą na mecze po to, żeby zrobić zadymę, żeby zaatakować kibiców drużyny przeciwnej po to, żeby niszczyć mienie tutaj w Legnicy i wtedy mamy z takimi ludźmi problem. Wtedy dodatkowe siły policji kierowane są do zabezpieczenia imprez sportowych. Czym się różni taki kibic od tak zwanego kibola? Kibic od kibola niczym się nie różni, ponieważ słowo kibol jest z Gwary Poznańskiej, prawda? Każdy z nas jest kibolem.
Czemu kibice są tak źle traktowani przez rząd? Pamiętamy tą sytuację, kiedy nasz premier zabronił wstępu kibiców na mecze wyjazdowe. Bo władzy nie podoba się to, że na stadionach właśnie kibice przedstawiają swoją rację, tutaj głośno mówią, sprzeciwiają się pewnym sprawom. Podoba się to władzy, ludzie mają możliwość tutaj wypowiedzenia się na stadionach. A to subkultura określa nam jakąś na przykład grupę społeczną według danego kryterium. Najbardziej znana subkultura w Legnicy? Kibice. Dobrze. 2 plus 2? 4. Dobrze. Kultura masowa kieruje się do kogo? No kieruje się do różnych grup społecznych. Do dużej grupy ludzi. Tak, no i mamy piłkarzy, mamy teatr, media. Reklamy. Pokemony. Dragon Ball. Tak, Britney Spears. Marilyn Monroe. Harry Pottera. Tak. Hell yeah, come on. Captain Jack. What? Johnny Depp. No. From the front to the back, say we count stacks. Come on. Kamera poszła. Dobro się. Ale co tu jest? Oprócz żona? Tu będzie talk show. Scena trzecia, ujęcie pierwsze, dubel pierwszy. Dobra.